Uważam, że jest to przełom w polskim kinie, ale nie historycznym. Mhm. Bo polskie kino potrzebuje jeszcze jednego przełomu polegającego na tym, że najpierw zaczną w nim powstawać dobre, rzetelne, łopatologiczne, biograficzne filmy i te biograficzne filmy i ich świat będziemy dopiero rozczłonkowywać i tworzyć z nich takiego, jak to ty ładnie określiłeś, Tarantino pomieszanego z Wajdą. Film Kos nie jest dokładnym odwzorowaniem wydarzeń, które miały miejsce w roku 1794, co nie jest absolutnie żadną jego wadą, tylko każe nam ten film klasyfikować zupełnie inaczej. No tak, no wiesz co, Kos moim zdaniem jest wielkim przełomem w polskim kinie, na pewno artystycznym. Paweł Maślona nakręcił film brawurowy. Film Kos jest zbudowany w podobny sposób jak Nienawistna ósemka Quentina Tarantino, w podobny sposób jak Django Quentina Tarantino, ale to jest inny film niż Legiony, to jest inny film na pewno niż Miasto 4-4 też.